Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony Buildrust, a dzisiaj porozmawiamy sobie o goleniu i o smoczych miskach do wyrabiania piany. Jako wieloletni brodacz, który zaledwie podgala kontury brody, nie sądziłem, że kiedyś zauroczy mnie miska do golenia, a dokładniej do wyrabiania piany. Jednak jako barber i mężczyzna, który lubi poświęcać nieco więcej czasu na ogarnięcie brody podczas porannej ablucji, szanuję i doceniam rytuał męskiego golenia. Dobrze wyrobiona piana, gęsta, kremowa, puszysta, z delikatnymi bąbelkami powietrza, to coś nieporównywalnie lepszego niż golenie się w 3 minuty pianką w sprayu jednorazowym giletem. Nie jest to jednak zwykła miska, to smocza miska. Naczynie, które wygląda i pachnie, jakby zostało stworzone w środku ognistego oddechu tej legendarnej istoty. Rekogary, jak pisze o sobie pani Ania, to gary, garnki, garnuszki, czyli ceramika średniowieczna i nie tylko. Miseczki wyrabiane przez panią Anię są ceramiczne, czyli robione z gliny. Toczone są na kole garncarskim. Jest to w pełni ręczna robota, dlatego każda z nich jest inna, niepowtarzalna, unikatowa. Po pierwszym wypale w temperaturze 850 stopni miseczki są szkliwione. To wtedy nakładane jest specjalne szkliwo, które pod wpływem temperatury się zbiega. W zasadzie takie zbiegnięte szkliwo stanowi błąd w sztuce, ale tutaj jest to tylko zaletą. Szkliwo nie stanowi gładkiej powierzchni. Tworzą się w nim rowki, formujące swego rodzaju labirynt wgłębień, przypominający smoczą skórę. Przy odpowiedniej grubości nałożonego szkliwa ściąga się ono w perełki. Środek miseczek jest zazwyczaj czarny. Z zewnątrz miski nie są szkliwione. Czarny kolor gliny pochodzi z tak zwanej redukcji. Naczynia są czernione tradycyjną metodą garncarską. Przez jakiś czas po wypale pachną ogniskiem. Miseczki przybierają różne kształty, kolory i wzory. Wyrabianie w nich piany to czysta przyjemność. Swojej miski używałem już w pracy oraz w domu. Za każdym razem golenie z nią to świetne doświadczenie. Szczególnie te pierwsze kilka dni, kiedy zapach piany komponuje się z dymnym zapachem miski. Jeśli jesteś fanem tradycyjnego golenia na mokro, polecam z czystym sercem wyroby Rekogary. Link do profilu pani Ani znajdziecie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!